Just 2 to uliczne wyścigi samochodowe nastawione na aspekty społecznościowe wirtualnych zawodów. Tak, tak. W Hot Import Nights różne rodzaje wyścigów cały czas stanowią sedno, ale rozmaite przebudówki około wyścigowe zostały tak rozbudowane, iż poświęca im się bardzo dużo czasu i czerpie z tego faktu wiele przyjemności. Zabawę zaczynamy od stworzenia swojej postaci. Warto poświęcić temu trochę czasu, zwłaszcza jeśli zamierzamy grać w internecie. W wirtualu, tak jak w realu, liczy się głównie pierwsze wrażenie. A tutaj wygląd jest bardzo ważny. Kolejna sprawa to zakup czterech kółek. Do wyboru mamy 93 licencjonowane pojazdy oddane z niesłychaną dokładnością. Zarówno w kwestii wyglądu, jak i zachowania na trasie. Oczywiście na początku stać będzie nas jedynie na kilka najtańszych fur. By mieć dostęp do tych najbardziej odjechanych, musimy zarobić sporo grosza. By tego dokonać, bierzemy udział w półlegalnych zawodach rozgrywanych na ulicach najsłynniejszych miast całego świata. Wyścigi zostały oddane w sposób świetnie balansujący realizm ze zręcznościowym podejściem. Słowem, wirtualne fury prowadzi się mniej więcej tak jak prawdziwe gabloty, w realu, a każda stłuczka czy kraksa będzie miała swoje odzwierciedlenie w zniszczeniach pojazdu. Z drugiej strony, nie musimy martwić się o kwestie typowo symulacyjne, jak wyważenie osi, poziom powietrza w oponach, dobór obrotów silnika i tym podobne. Po prostu siadamy za kierownicą i prujemy przed siebie. W czasie jazdy warto zwracać uwagę na styl jazdy, ze szczególnym uwzględnieniem driftowania, czyli wchodzenia w zakręty bokiem. Za każdy taki wyczyn dostajemy punkty, które to z kolei przekładają się na kasę po zakończeniu wyścigu. Na podstawie zachowania na drodze specjalny program o nazwie Driver DNA tworzy automatycznie nasz profil publikowany w internecie. Jest on bardzo istotny w czasie zabawy online, gdyż na jego podstawie inni gracze będą decydowali, czy wziąć nas do swojego zespołu, zaprosić na wirtualną imprezę lub zgodzić się na prywatny wyścig. Ten ostatni jest świetnym sposobem na uzyskanie ekstra kasy. Wystarczy prawidłowo obstawić zwycięzcę. Co ciekawe, nie musimy stawiać na siebie. Ba, możemy w ogóle się nie ścigać, a jedynie obserwować i obstawiać. Zdobyte pieniądze przeznaczamy nie tylko na zakup samochodów, ale również, a może przede wszystkim, na tuning. Ulepszać pojazdy możemy przy pomocy przeszło 10 tysięcy licencjonowanych elementów takich firm jak Stilen czy G-Ready. Zmienić możemy praktycznie wszystko, od silnika począwszy, a na kolorze tapicerki skończywszy. Tak, tak. W tej grze tuning obejmuje również wnętrze fury. Na maksa odpicowaną bryką warto zajechać na wirtualną imprezę na licencji amerykańskiego show samochodowego Hot Imports Night. Nagromadzenie sławnych DJ-ów, pięknych lasek, pląsających w rytm bitów i odpicowanych samochodów jest tak wielkie, że czujemy się zupełnie, jakbyśmy byli na realnej imprezie tego typu. Bawimy się świetnie i jednocześnie nawiązujemy nowe znajomości. Poznajemy ludzi, umawiamy się na wyścigi lub po prostu plotkujemy. Czyż to nie jest esencja gorącej nocy? Musisz mieć tę grę!